Akta wandalizmu na cmentarzu Orląt Lwowskich. Policja. Akta wandalizmu na cmentarzu Orląt Lwowskich. Napisy o prowokacyjnej treści. Policja wykryła i zatrzymała wandali, którzy nanieśli napisy o prowokacyjnej treści na cmentarzu Orląt Lwowskich, poinformowała w czwartek wieczorem Policja Obwodu Lwowskiego. Jak czytamy w komunikacie, w czwartek po południu policjanci zauważyli w pobliżu cmentarza Łyczakowskiego trzy osoby, których zachowanie uznano za podejrzane. Osoby te weszły na teren nekropolii. Policja przyłapała je podczas aktu wandalizmu, nanoszenia prowokacyjnych napisów przy polskich pochówkach wojskowych. Dwóch mężczyzn zatrzymano, a trzeci zbiegł. Zatrzymani to 43 i 49-letni mieszkańcy obwodu donieckiego, dodano. Na polskich wojskowych pochówkach czarną farbą namalowano napis plus za Stepana Bender plus pisownia oryginalna, PAP, i zrobiono niebiesko-żółte i czerwono-czarne paski, poinformował dyrektor Muzeum Cmentarz Łyczakowski Michał Onachaj, cytowany na portalu Władz Lwowa. O zdarzeniu informuje m.in. Lwowski portal zaksit.net. Pisze, że nieoficjalnie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przypuszcza, że prowokatorzy działali według bezpośrednich instrukcji rosyjskich służb specjalnych w celu sprowokowania pogorszenia ukraińsko-polskich stosunków. Cmentarz Obrońców Lwowa, znany jako cmentarz Orląt, stanowi wydzieloną część cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Na cmentarzu Orląt spoczywają Polacy polegli w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 rok. Pochowanych jest tam blisko 3000 żołnierzy, głównie chłopców, stąd nazwa cmentarz Orląt.